Co robisz? Czytam. Dlaczego czytasz? Jest takie powiedzenie: kto czyta, ten żyje wielokrotnie. Myślę, że w tych słowach jest bardzo dużo prawdy. Ja sama nie wyobrażam sobie życia bez czytania. A co daje ci czytanie? Czytanie daje mi dużo radości. To przede wszystkim. Daje mi też w jakimś sensie spokój. Tak naprawdę to myślę, że czytanie też wzmacnia poczucie mojej wartości, że pozwala zaspokoić ciekawość świata. Książki, które są dla ciebie najważniejsze, to? Mam wiele takich książek, które zrobiły na mnie ogromne wrażenie, ale przywiozłam niektóre z nich, żeby pokazać. Jedną z nich jest książka Cudowny chłopak, bardzo emocjonalna, która pokazuje mi, że siła człowieka tkwi w przyjaźni, w relacjach z innymi, z bliskimi również. Pokazuje mi, jacy ludzie czasami bywają nietolerancyjni, jak boją się inności, boją się tego, czego nie znają. Kolejną książką jest książka, którą w zasadzie na dobre zaczęłam czytanie. Jest to książka Rupiciarnia na końcu świata. Jest ona o 4 pokoleniach kobiet, które bardzo się od siebie różnią. Jednak łączą je więzy krwi. Niestety daleko szukać w ich relacji ciepła czy miłości. Bardzo mi się podobała, dlatego że jest o trudach dorastania, o szukaniu własnego ja i o przebaczaniu. Mam też całą masę książek Ewy Nowak, którą bardzo lubię, bo przypomina mi trochę Małgorzatę Musierowicz, współczesną wersję. Cenię obie autorki za to, że ich bohaterki mają charakterki i są z ikrą. Mam wrażenie, że książki Ewy Nowak są o mnie, o moich koleżankach, o naszych problemach, o każdym dzieciaku, który wkracza w nastoletność. Ewa Nowak nie czyni naszych problemów błahostkami. Nawet najmniejsza rzecz potrafi urosnąć do gigantycznych rozmiarów. Ewa Nowak to rozumie. Wie, że błądzimy, że szukamy własnego ja, że nie potrafimy zrozumieć otaczającego nas świata, że wstydzimy się. Jej książki są też o przyjaźni, o szanowaniu ludzi. Jestem nawet w stanie powiedzieć, że jej książki przypominają trochę taki poradnik, jak przetrwać to całe dorastanie. Czy według ciebie są jakieś minusy czytania? Tak, na pewno są. Kiedy jest, już się robi późna pora, ja pod kołdrą, książka w ręku, lampka zapalona, a tata z drugiego pokoju krzyczy, żeby iść już spać. Bardzo niefajnie. Bardzo dziękuję za wywiad. Dziękuję.